Myślałem przez chwilę, żeby sobie dzisiaj pofarmić te migoczące tytanity, ale ostatnio dużo farmiliśmy, więc może wrócimy do tego jakiś czas później. Może przed jakimś DLC. 208. Przed może zaczęciem DLC zrobimy sobie streamcast farmienia tych migoczących tytanitów, to byśmy sobie ulepszyli zbroje, bo DLC mają być najtrudniejsze. Ja sobie zjem kukłę, bo mam przecież 15. I ostatnio właśnie na dwóch ostatnich streamach trochę staliśmy w miejscu, to może pójdziemy trochę do przodu właśnie teraz. O ile oczywiście nie będziemy stali w miejscu, bo będzie za trudno. Ale cofnę się do tego wcześniejszego właśnie ogniska, bo może jakieś jeszcze migoczące tytanity po drodze wypadną z tych kurdogostków. Poza tym można by sprawdzić w sumie co tam... Gdzie dojdę? Chociaż chyba te krzaki nam tam, takie krzaki wyrastają. Ale może coś tam jeszcze leżeć. W sumie. Tutaj będzie jeden koleś, nie? Więc Uchi Katana wróciła do łask. Dawaj tytanity. Jak tam dzisiaj u was? Ja dzisiaj wstałem wcześniej. Tak z dnia na dzień wstaję coraz wcześniej. W sumie spoko. Tak też i witam. Zawsze to te 300 dusz, nawet jak oni mnie nie atakują. Nie, wiosna, pogoda piękna. No nie ma opcji, żebym nie wyszedł z domu. Z rana od razu. Nawet tak po nic. W sumie to idę do sklepu z reguły po jakąś bzdurę, nawet jak nie muszę. Bo jest zbyt pięknie. A później do lochu na 3 noce. Już tam teraz nie będziemy, mówię, właśnie ten... Nie będziemy dzisiaj farmić, bo ostatnio za dużo farmiliśmy trochę, ale wrócimy tutaj pofarmić, myślę. Później. Mówię, może przed jakimś DLC... Znaczy, ostatnio tutaj biegłem bez czapki i chyba z 3 tytanity wyskoczyły, więc myślałem, że może teraz też coś wyskoczy. Nie zaszkodzi. Przebiec się jeszcze raz. O, jest coś, kurde. Szkarłatna woda. Nos. No nie wiem, idę się przejść. Idę się przejść. Pewnie zaraz... Kurwa, nawet nie skończyłem zdania, nie? Ja pierdolę. Czasami to się tak zgra. Śmiesznie. Pewnie zaraz wpadnę. To dokładnie to chciałem powiedzieć. Ale zauważyłem, że się obniża, ale dosłownie no już było za późno, nie? Już było wciśnięte do przodu. O, zajebiście. Chyba nie powinienem za daleko jednak iść.
A tu nawet widać teraz, kurde, że się kończy. Przy następnym ognisku i tak odpoczniemy. Dobra, nie ma co się zapuszczać. Zrobiłem sobie znowu taki pyszny sos czosnkowy, ja pierdol. Ale jeszcze lepszy mi wyszedł chili tym razem. Zjadłem sobie kepsa własnej roboty i kurde z mordy ogień aż leciał. Okej, dzięki, spróbuję zapamiętać. Chociaż nie zdziwię się, jak będzie tyle tych kluczy po drodze, że zapomnę, że tutaj trzeba było się wrócić. Ale może będę pamiętał. A tam coś jest. Oddali. To się da dojść chyba. Ładnie wygląda ten set, kurde. Tam jak już da się dotrzeć, to będę skwiniał. Tarcza drzemiącego smoka. Chyba wystarczy wyciągnąć pochodnie i spróbować znaleźć ścieżkę, albo tam się dochodzi inną mańką po prostu. Może po prostu za tą jaskinią. O, kukła. Tu tak ładniusio. Idziemy do ogniska. Z
Zgaduję, że ona mnie zabije jednym strzałem pewnie, nie? Mówiliście, że tutaj jest najtrudniej na świecie. Najtrudniej w podstawce, o kurwa. To i tak chujowo. Tam można się dostać do tych przedmiotów jakoś, zrobić, żeby rozkminić. Ale czemu mnie tak nos swędzi, to nie mam pojęcia, kurwa. Można coś po tych kolumnach chodzić. Tu jest jakiś kurwa boss. Op. Chuj zapomniany mnie atakuje znowu. Gdzie on jest? O kurwa, chuj, coś gówno. Nie wiem, gdzie ten zapomniany. Chyba wpadł do wody. Albo jeszcze nie przyszedł. A jest na górze tam. Okej, chyba problemem numer jeden będzie to, że pewnie gdzieniegdzie można sobie iść, ale zrobisz krok i się wpierdalasz pod wodę, nie? Pewnie jakby zapomniany jednak podszedł. Tak, podejdź. Rzekłem. Kunkosem. Nawet nie da wejść. A nie, może się da. Nie wiem już. Jeszcze mnie ani razu nie trafili, więc nie wiem jaki to ma damage. Tu się można zjebać do wody ładnie, chyba. Okej, nie ma jakiegoś mega wielkiego damage'u, co jest częściej.
Płomyk. Tu się pewnie wpierdalasz w przepaść. No. Tam był chyba na końcu jakiś przedmiot. Tylko kurde, teraz weź tam dojść i nie zginie jakoś, nie? Trzeba będzie chyba. To już tak nie jest tylko. Kurde, to mówicie, że się dopiero zacznie. Jeszcze skrzynia. Ale czy skrzynia to przyjaciel? Bo tak.
też tu łazi, kurwa. Mam chyba cały set tego śmiesznego arcysmoka całego. No chyba lepiej jednak tą pochodnię mieć. Tutaj kurde ekipy stoją po dwóch. Ten jak do ognia leci od razu, nie? Jak zobaczy kurde. Oj, oj, oj. Kurwa mać. Kurwa. Tutaj jest takie rozwidlenie umysłowe. Pochodnia czy role? No i jak jest walka, to jednak role chyba. Oczywiście, że nie zdąży. Jak już ma wziąć przedmiot, to jest za długa misja, żeby jeszcze potem zdążyć kogo unik zrobić. Rozumiem, że ten boss jest za tamtą mgłą i to jest cała misja, to wszystko trzeba odjebać i dopiero się z bossem walczy, tak? Żeby było śmiesznie pewnie, nie? No to zajebiście. To już wiem, dlaczego tu jest tak trudno. Z tamtym typem chyba nie... Tam jest chyba jakieś... coś jest pewnie za tymi, nie? Czekami, nie? Haha!
Wiedziałem, że spadnie. Okej, okay. Rozumiem, że tutaj jest ten set pewnie ukryty czy coś. Przynajmniej wiem. Dobra, to skoro tak to ma wyglądać, to nawet nie muszę ich przecież zabijać wszystko. Tylko, że tam jest coś pobocznego, to tam trzeba iść zobaczyć, co tam jest, bo jeżeli tu jest boss na przykład, no to chyba po bossie tego nie będziemy robić, nie wiem. Chodźmy zobaczyć. O kurwa jeszcze. Kurwa, już mnie zobaczyła ta druga, no nie powodzę. Nie mam leczenia. Ono się ma. Na bossa bez leczenia idę. Sukna, pieściar, pieśnianki i pierścień życia plus 2. O, najwyższy czas zmienić pierścień w ogóle. Hehe. Ale już przynajmniej w to poboczne nie będę chodził, no nie? O Jezus, i to. Szkarłatna woda to jest chyba nawet jakaś dobra rzecz. Może to nie jest dobry moment, może.
też. A, tu. No, weźmiemy sobie to na bossa po prostu. I jeżeli będziemy, kurwa, mieli szczęście w chuj, to jakby powiedzieć, to nam wystarczy, na przykład zamiast butelek Estusa. Zamiast. Co tu się dzieje? Wyleczyła go. Albo sam się wyleczył. A tu jest jeszcze stoi, kurde cipa. Nęcąca czaszka. Tam jeszcze coś leży. Tam oddali też coś leży. Kurwa. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.